Kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z, uwaga, uwaga, haulem zakupowym. Dzień temu widzieliście zakupy szkolne. No to teraz do Was właśnie nagrywam haul zakupowy. Choć dla mnie dopiero dzisiaj wylatuje ten film, no ale okej. Na samym wstępie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby Wam przypominała o nowych filmach, które są tutaj co tydzień we wtorek o godzinie 16. Więc pierwsze są takie zwykłe okładki, są jakby zwykłe na takie okładki na jakieś podręczniki. Są one z Carrefoura. Też miałam, mam też na zeszyty, ale już jakby obłożyłam sobie te zeszyty, więc po prostu są one na zeszytach. Z innymi rzeczami, no i mamy taką taśmę. Były takie trzy, ale dałam, jak wiadomo, trzeba się podzielić z rodzeństwem. Jak macie rodzeństwo, to wiecie, o co chodzi. Taka, ona też jest z Carrefoura. Kolejną rzeczą jest korektor. Taki jakby korektor. On ma taką cute tutaj. Nie wiem, jak się nazywa. No i jest od Biedronki, były dwa, jeszcze były dużo fioletowe, ale ma go moja siostra, więc... Kolejną rzeczą jest coś, co uważam, że jest jednak jedną z lepszych rzeczy, najbardziej przydatnych rzeczy, choć przynajmniej korektor też. Ale mamy tutaj taki klej. Taki właśnie zwykły klej. Jest on w taśmie jakby, nie, jakby jedyne, czego nie rozumiem, to dlaczego to jakby, dlaczego to jest taki duży, a ten klej jakby jest taki mały. Jest on też z Carrefoura. No taki zwykły. Ja bardziej wolę, bo wtedy te karty jakby się tak nie falują i jakby wiecie, że też szybciej to zajmuje, nie brudzi się nic. I ogólnie polecam Wam to kupić, jeżeli nie macie na przykład. Kolejną rzeczą jest zwykły karkurator. Kalkulator. Nie wiem. Taki o. Jest on z Pepco. Tutaj pamiętam akurat cenę. Jest to 4 zł, więc chyba git. On mi się na pewno przyda na chemię. Jestem tego po prostu pewna, bo ja i liczenie jakby w pamięci, czy nawet rozpisywanie sobie tego, nie. Kolejną rzeczą jest po prostu zwykła gumka. Ona już była trochę używana, ale jest to taka gumka z Bika, taka mała, żeby mi się zmieściła do piórnika. Gumka z Bika, były dwie, ale drugą ma oczywiście moja siostra. Kolejnymi rzeczami w sumie są jakieś długopisy, takie jakieś ołówki czy coś, więc najpierw mamy tutaj, więc najpierw tutaj mamy takie pięć długopisów takich z Bika. Wydaje mi się, że każdy je jakoś tam zna. Mam akurat 5. Choć pewnie ich nawet nie wykorzystam, bo jakby one rzadko w nim się chyba. To mi się chyba raz w życiu właśnie skończył taki długopis, więc według mnie są one bardzo spoko. 8 takich kosztuje 5 zł, więc git. Kolejne mamy takie dwa długopisy. Takie dwa o. Są to też jedno też z moich ulubionych długopisów. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, czy jesteście team niebieskie długopisy, czy team czarne długopisy. Ja zdecydowanie team czarne, bo nie lubię po prostu za bardzo pisać czarnymi jakby na... Dobra, mamy kolejny długopis, on jest akurat z Biedronki, a tamte długopisy w sumie znajdziecie w większości sklepów, więc kolejny mamy taki długopis. Jest to jakiś nowy długopis? Nie wiem, nigdy nie widziałam takiego. Jest to też z Bika. Jest to żelowy długopis. Ja nie piszę za bardzo takimi, ale jak na przykład robię sobie pierwsze strony czy coś, bo już zaczęłam robić, to właśnie lubię sobie na przykład obrysować nim. Ale tak to pisać nie lubię za bardzo, bo one się tak, wiecie, szybko rozmazują. Jakoś wolę tamtymi pisać. Ale taki długopis na przerysowanie jest on z Biedronki. Były 3, ale reszty mają moje siostry. I kolejne mamy długopisy, długopisy ołówki. Takie takie o, zwykłe takie, mam akurat dwa, bo raczej wątpię, że ten potrzebny mi jest więcej, a jak coś to jeszcze mam takie zwykłe ołówki, ale ja po prostu wolę takie ołówki. Są one też z Bika,
One akurat z Biedronki było też jakich pięć i szczerze nigdzie ich nie widziałam. Nie widziałam też ten, nie widziałam w żadnym innym sklepie, ale w Biedronce są. Więc jak chcecie na przykład takie, to musicie ogólnie poszukać, bo ja je znalazłam gdzieś tam, wiecie, schowane, bo w Biedronce był w ogóle mega wielki, duży bałagan, mega wielki, duży bałagan, tak. No i takie zwykłe, nie wiem ile one kosztowały, no ale nie wiem, chyba nie były jakoś mega drogie. No come on! Znaczy ty? Jest ich trochę, ale a właśnie chyba powinnam powiedzieć na początku, ale ja idę do teraz do 8 klasy. Ja idę do 8 klasy, Martynka idzie do 8 klasy, wierzycie w to? Ja też nie. Teraz tutaj mamy taki zeszyt, jest on... nie wiem, szczerze, nie wiem co to jest za format. To jest A4. No... Muszę powiedzieć, że to jest A4. Jest on w linie. Jest to zeszyt z Action. Ma takie linie, jakby was to ciekawiło. Kolejne zeszyty są z Carrefoura. I są z tej samej firmy, bo są z Herlitz. Na początku mamy takie zwykłe trzy zeszyty, bym powiedziała. Taki szary. On jest bardzo fajny, te rzeczy są spoko, bo właśnie mają taką okładkę i po prostu nie trzeba nakładać na to żadnej innej jakby okładki. Kolejny jest czarny i kolejny mam niebieski, nie wiedziałam, który jaki wziąć, czy zastanawiam się jeszcze nad różowym, ale taki był świecący w oczy, więc nie wzięłam go, był świecący w oczy. I one kosztowały w Carrefourze 4,99. Kolejne zeszyty, są to już zeszyty tematyczne, jak widzicie mam też okładki sobie, o to mi się coś odbija nawet, sobie już nakładałam okładki, nawet kolorystycznie to jakoś zrobiłam. Czekajcie, bo tu mam jakąś kartkę, bo robiłam. Co ty robisz? Nie wiem, co ty robisz? Co ty robisz? Więc mam tutaj takie, ani jeszcze jeden jest tematyczny, okej. Takie pięć zeszytów tematycznych. Żałuję, że nie wzięłam wszystkich w sumie tematycznych, bo mają ściągi i są dość takie ładne, minimalistyczne, a ja nie chciałam. I chciałam mieć ogólnie takie jakieś pastelowe, fajne zeszyty, jakie widziałam w tych wszystkich holach, ale nie było, więc mam takie. Więc zacznijmy od pierwszego zeszytu. One kosztowały tyle samo. Co przedtem mówiłam, o tak wam może pokażę. Ogólnie nie chciałam jakiegoś zeszytu, nie wiem, z jakimś krzyżem, Pawłem II, Jezusem, Maryją czy coś, bo ja jakoś nie jestem wierząca, ale jako iż żyjemy w Polsce, religia jest obowiązkowa, to mam taki zeszyt. Seryjca ma tutaj coś, jest on 60-kartkowy, ale to też były 60-kartkowe, bo chyba wam tego nie powiedziałam. I z tyłu mamy coś takiego, kolejnym zeszytem jest to zeszyt, widzieliście już, no ale jest to zeszyt od fizyki. Wszystko jest względne, nie rozumiem trochę, ale okej, wzięłam go z powodu takiego, że tutaj mamy jakieś wzory. Dlatego też on ma przezroczystą okładkę, bo ja i fizyka, no nie, dwa inne światy, jak wiecie, jak oglądacie mnie dłużej, to my się nie lubimy z fizyką, a tym bardziej z panią od fizyki. I z tyłu mamy coś takiego, jakieś, nie wiem, ciekawostki czy coś, nie wiem, czy mi się to przyda. Mam nadzieję, że te wzory mi się kiedyś przydadzą. Kolejnym zeszytem jest taki zeszyt piękny, niebieski od geografii, z geografii. Ja z innej planety. Tutaj mamy coś takiego. I tutaj też mamy coś takiego. Też muszę sobie, nie wiem, pokolorować to, jak się nam będzie nudziło na lekcji. Jest zeszyt od biologii. Ja w ogóle taka ciekawostka, fun fact. Wybrałam sobie biologię na przedmiot, które będę miała na egzaminach, ale odwołali, więc Marysia będzie miała dopiero egzaminy z dodatkowych przedmiotów, a ja nie. No przykro mi. I tutaj mam taki zeszyt z biologii, od biologii. Jestem brakującym ogniwem ewolucji. Tu mamy coś takiego, nie wiem, czy są jakieś ciekawostki, czy coś. A tu mamy
Coś takiego. Zresztą w ogóle, jak jeszcze nie robi się zakupów szkolnych, a ma na przykład problem z czasownikami nieregularnymi z niemieckiego i na przykład z angielskiego, to kupcie sobie te zeszyty. Bo mamy tutaj czasowniki nieregularne. Angielski to jest mój ulubiony przedmiot. Chciałam mieć duży zeszyt, ale w sumie sobie tak zdałam sprawę, że nie zapiszę sobie dużego zeszytu. Bo jest on po prostu za duży, jakby chyba, że zmienił mi się nauczyciel, ale w sumie będę teraz siadał 8 razy. No nie wiem, zobaczymy. Jest to rzecz do WOS-u, bo jak wiecie, w 8 klasie mi dochodzi WOS. Super, cieszę się bardzo. Po co mi to do życia? Nie mam pojęcia, no ale dobra. Mamy coś takiego. Taki ładny zeszyt. Tutaj mamy Enjoy the Little Things. Kolejny zeszyt. Jest to, uwaga, zeszyt ekipy. Ja! Yeah. On był tańszy i go kupiłam w Dino. Więc jak chcecie zeszyt ekipy, to po prostu idźcie do Dino. On kosztował niecałe 5 zł. Jakoś 4,80, coś takiego. Jest to taki zeszyt. Jak możecie się domyślić, po całym designie tego, będzie to zeszyt do chemii. A jakby was w środku ciekawiło, co jest, tutaj mamy coś takiego, logo ekipy. A tutaj mamy, o, moja piękna okładka, ale to was nie interesuje, tutaj mamy coś takiego. Choć bolałabym, żeby było coś takiego, jak na przykład jest w tych zeszytach, czyli że mam tutaj już coś takiego. No ale nie mamy czegoś takiego, no to już mówi się trudno. I kolejny zeszyt jest to zeszyt od matematyki. Jest taki w sumie zwykły, czarny, duży z helica, a on jakoś kosztował 7-8 zł w Carrefourze. Taki zwykły, tutaj też mamy coś takiego. Akurat tutaj już nie mamy żadnych ściąg. Nie wiem, czy ja w ogóle go zapiszę całego. To by było wszystko, zajęło mi to łącznie 20 minut. Uff. 22 w sumie. A właśnie pokazałam wam jeszcze jedne rzeczy. To nożyczki. Takie. O, zwykłe. Nie, ogólnie pokazuję tak, żebyście wszystko pięknie widzieli. Jak może was to po prostu interesuje, bo nie wiem. Mam nadzieję, że wam film się spodobał. Napiszcie w komentarzu, czy wy już zrobiliście swoje zakupy szkolne, czy może jeszcze nie zrobiliście swoich zakupów szkolnych. I jeszcze możecie napisać, do której klasy wy teraz idziecie. Wy już w sumie jutro. Bo ten film będzie wstawiony za tydzień we wtorek, czyli w ostatni dzień wakacji. Dla mnie też to jest smutne, że wakacje już się w sumie kończą za tydzień. Oh my god, jakby co? Nie zapomnijcie wpaść jeszcze na mojego Instagrama, na którym jestem codziennie, prawie codziennie, teraz trochę mniej, ale w roku szkolnym pewnie to się zmieni. No i nie zapomnijcie wpaść na mojego TikToka, na którym staram się być aktywna, ale nie wychodzi mi coś czasami, bo gdy jestem aktywna przez tydzień, codziennie wstawiam TikToki, to później jest jeden taki dzień, w którym nie wstawię i później już nie wstawiam przez 2 tygodnie, więc no sorry. No i co? Jeszcze nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli taki film się spodobał, zostawcie jeszcze subskrypcję. Na dole oczywiście dzwoneczkiem, że wam przypominało o nowych filmach, które są tutaj co tydzień we wtorek o godzinie 16. Bye bye!